Cześć, pamiętacie może ten film? No ja też go pamiętam. I generalnie postanowiłem wrócić do starych czasów. Dzisiaj sobie też pogramy w CSGO Warzone. Na tę okazję specjalnie nawet biurko odwróciłem, tak jak miałem właśnie w tamtym odcinku. I generalnie to co, gramy sobie dzisiaj na botach, na najtrudniejszych botach. A więc ogólnie CSGO Warzone to jest taki CS, gdzie można grać tylko na botach, ale ma się wszystkie skiny dostępne w tej grze. Wszystkie, jakie tylko istnieją. No więc generalnie właśnie sobie muszę tylko szybko view model powiększyć, żeby wszystkie skiny było ładnie widać. No i gramy sobie, słuchajcie, dzisiaj na botach, na najtrudniejszych botach. I to jest odcinek, słuchajcie, pełen wspomnień, naprawdę. Bo ja go nagrywałem, jak zaczynałem z YouTube'em, tak naprawdę jak zaczynałem z grami, bo zaczynałem od vlogów. No i mam nadzieję, wiecie co będzie najgorsze w tym odcinku? Jak kurde bolek zginę. Bo jak zginę teraz, to będziecie tak za mnie wszyscy śmiać. Dobra, jednego zabiłem, to już bez przypału. O kurde. Dobra. I generalnie, słuchajcie, bardzo chciałem wam podziękować za to, że YouTube mi przyznał taką plakietkę weryfikacyjną, czyli taką obrączkę. To generalnie się dostaje, gdy ma się tam 100 tysięcy subskrypcji, jakieś tam wymaganie, że jeszcze ileś tam godzin. Ja generalnie coś takiego dostałem i dlaczego wam mówię? Nie dlatego, żeby się pochwalić, tylko dlatego, że jeśli ktoś dostaje taką obrączkę, taką plakietkę weryfikacyjną, to generalnie YouTube weryfikuje jego kanał, tak? I teraz mogę obalić śmiało wszelkie mity jakieś tam, że kupuję subskrypcje, bo YouTube sprawdza mnie właśnie pod takim kątem. I gdybym te sobie kupywał, to na pewno, ale kurde, jak się przyjemnie gra, to na pewno by mi takie plakietki nie przyznał, także teraz już, że tak powiem, mogą hejterzy mówić co chcą. Ja i tak już teraz wiem, że na pewno ani nikt mi subów nie kupił, ani ja sobie sam. O kurde, prawie zginąłem, już prawie byście się ze mnie wszyscy śmiali. Ja i tak wiem, że teraz wszyscy czekają tylko na to, że Mateusz zginie. Dobrze, że Mateusz to montuje. Dobra, ale weźmiemy sobie bota, gramy teraz jeden na jeden i patrzcie, co ja teraz robię, nie? O kurde, weźcie mnie stąd. Patrzcie, jak się chciałem one tap. No, także generalnie powracając do tematu, bardzo, ale to bardzo wam za to dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. Znaczy, tak naprawdę dziękuję wam za to, że mogłem sobie dobić 100 tysięcy subskrypcji, także no. W ogóle założyłem nawet specjalnie tą bluzkę, co chyba kiedyś byłem. Nie, to jest ogólnie bluzka, w której wyjaśniałem jakby moją taką mini dramę, coś tam, że kupuję słupki. Ona jest chyba ze Star Warsów, nie wiem. Mam nadzieję, że ona jest ze Star Warsów, nigdy nie oglądałem Star Warsów, a jak się pomyliłem, to tylko dlatego, że po prostu jak na nią patrzę, to widzę ją do góry nogami, nie? Teraz same one tapy. One tap. Uwaga, moi drodzy, zostałem sam na sam z gościem, to znaczy z botem sam na sam zostałem. Uwaga, jak myślicie... Wow. Aż mi CS-a zalogowało, no. A i moi drodzy, jeśli chcecie kolejny odcinek, to fajnie byłoby, gdybyście napisali o tym w komentarzu. I jeśli chcecie, abym sobie pozmieniał skiny, to po prostu napiszcie w komentarzu skiny, które waszym zdaniem są fajne. To po prostu po przecinku wypiszcie, ja sobie takie skiny właśnie poustawiam, no. I generalnie, słuchajcie, tak jak pewnie już się domyślacie, ten odcinek nie ma na celu jakiegoś, nie wiem, pokazania, jak dobrze gram, czy coś. Tylko po prostu... Albo za WP będę grał tylko noscope'y. Tylko generalnie chciałem z wami porozmawiać, bo to jest, tak jak mówiłem, taki trochę powrót do przeszłości. O, widzicie, jaki mam dobry team. To jest generalnie taki powrót do przeszłości, bo ja właśnie odpalając taką gierkę, przypominam sobie, jak zaczynałem, jak też właśnie byłem w tym samym miejscu. No biurko, okej, no biurko nie przestawiłem tylko dlatego, że wcześniej tak miałem, tylko z innych powodów. Ale generalnie to fajnie sobie powspominać. Jakby ktoś chciał, to macie linka w opisie do pobrania tego CS-ka, ale mówię, muszę to powiedzieć, że musiałem wyłączyć mój program antywirusowy, bo inaczej mi ta gierka nie odpalała. Nie wiem, czy to przez to, że ona ma tak dużo wirusów, że program antywirusowy coś aż zadziałał, czy po prostu coś się nie zgrywa, ale generalnie no nie mogłem odpalić, musiałem dopiero wyłączyć program antywirusowy. Żeby później nie było, że ktoś sobie pobrał tą gierkę i nagle ma konia trojańskiego na komputerze, nie? Dobra, a my teraz wracamy do naszego interesującego gameplaya. O! Żeby tak w CS-ie normalnym było na MM-ku. Dobra, moi drodzy, 4-1. Nie planuję ogólnie zagrać całego turnieja, także spokojnie. Bo to by było zbyt nudne, ale... O! Napiszcie mi proszę, kto jeszcze gra rewolwerem. Tak wiecie, nie, że na Smurfie, tylko tak normalnie. Kto z was grał ostatnio rewolwerem, niech mi napisze w komentarzu. Naprawdę, rewolwer to jest moim zdaniem taka niepotrzebna gra w tym sensie. Nie wiedziałem naprawdę, przez ostatnie pół roku nie wiedziałem nikogo, kto by grał tą bronią. Teraz ja jestem taki kozak, gram sobie na botach, nie? Nie. Kurde. Okej, moi drodzy, zmieniłem sobie teraz stronę i postaram się to teraz jakoś odbudować, żeby był przynajmniej remis, bo póki co to przegrywam teraz ostro. I patrzcie, jaki w ogóle fajny kałaszek.
A właśnie, ciekawy mnie, bo jak widzicie tutaj na tym kołaczku jest statrak. Ciekawe, czy jak zabiję kogoś, czy na tym statraku się naliczą kile, że tak powiem. Zobaczymy. Bo w sumie powiem szczerze, że nie pamiętam, jak kiedyś to było. Chyba się naliczały. A może nie, w sumie to nawet nie wiem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę się stresował grając na botach i że będę grał na shifcie z botami. Nie, jednak się do tego statraku nie naliczają kile, także no. Zaplantujemy sobie paczkę. Wiem, że teraz większość z was zastanawia się, co ja właściwie oglądam. Gościu gra na botach, to nie, w tym nie ma nic ciekawego. A ja to oglądam, no tak. Oglądasz to, bo są skiny. Zobaczcie na wyświetlenia pod normalnym filmikiem z CS z widzami, a zobaczcie na wyświetlenia pod filmikiem CS z widzami, jak był skin changer. W ogóle zastanawiam się, jak to jest zrobione, że można tak używać tych wszystkich skinów. Ej, patrz, jaki fajny w ogóle skin. Wschód z księżyca. Pierwszy raz taki widzę, a w CS-a ciągle gram praktycznie. Dobra, teraz będą tylko noscope. Czasem laguje mi tego CS-ka, nie wiem czemu. Ale patrzcie na to, patrzcie na tego noscope'a teraz. Widzieliście tego noscope'a? No kurde. Widzieliście tego drugiego noscope'a? No, wiecie, dobrze, że dwa kile zrobiłem. Dobra, ale przynajmniej tym wszystko załatwię. Ale w sumie boję się teraz, że jak przejdę teraz na normalnego CS-a, to jest inny w ogóle config, inny sensitivity i tak dalej, to już nie będę mógł po prostu grać. No, pogram sobie teraz na lewej ręce. No kurde, jak oni wychodzą timingowo. Dobra, patrzcie, zostałem teraz sam na czterech i postaram się to ugrać. CZ-ka, to nie był dobry wybór, no ale co tam. I teraz już full skupienie, teraz postaram się to na serio ugrać. Tak, on to już gra na botach, full skupiony. Ja nie mogę, jak się wystraszyłem. Moi drodzy, tą rundę postaram się już tak wygrać. No wiadomo, że to już po prostu to jest mapa CT i nie ma się co dziwić, tak, no cóż. I generalnie nie wiem czemu, ale ostatnio YouTube ciągle mi wyłącza zarabianie i muszę ich prosić o ręczne sprawdzenie. Się tak cieszyłem na przykład pod ostatnim odcinkiem, że wbiliście tam w doby chyba około 45 tysięcy wyświetleń, a w następne dwa dni wbiliście 10 tysięcy, a później zobaczyłem, że jest wyłączone zarabianie. Jak jest wyłączone zarabianie, to film się w ogóle nie wyświetla nigdzie, na żadnej stronie czy coś. Dobra, oficjalnie mówię, że gra na goldach 3, bo aktualnie mam golda 3 w CS-ie. Jest o wiele prostsza niż na takich botach. Może dlatego, że po prostu za bardzo tak mi się zdawało, że o, przecież mogę lecieć na fragi. Te boty naprawdę dobrze grają, no co tutaj dużo mówić. Przynajmniej dla mnie, no dobrze oni grają. Jeśli teraz łacie jednego bota zabiję, to musicie stawić łapkę w górę. Wiem, że to jest naprawdę wow, zabić bota. Dziękuję bardzo. Także słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę bardzo motywuje. Postaram się teraz nagrać Fortnite'a oraz jakieś takie CS-y z widzami, właśnie to co ze dawnych czasów. Bo fajnie jest w sumie tak wrócić do tych starych wspomnień. Stare wspomnienie to samo, ale nieważne. Będę kontynuować dalej. Także w każdym razie to na tyle. Życzę wam standardowo miłego poranka, dnia, wieczora, nocy, przed kolacji, po kolacji, przed wieczorku, pod wieczorku. Nad wieczorku. Także to na tyle. Życzę miłego dnia. Tak w skrócie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siema.